Dzisiaj klasyka gatunku, burrito bison, który na moim kanale już się kiedyś pojawiał, ale nie ta wersja chyba, ale nie ta wersja, to jest lucha libre, zauważcie, la tienda, super awesome, recatas, nie wiem co recetas, nie wiem co to znaczy, o nie, co się stało, gumi birsy, jakiś hałas, ping, 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 o nie, i one wyskoczyły. I zaatakowały chyba cały świat. Rozwaliły mu sklep, zabrały mu książkę i uciekły. Widzicie? I tak daleko uciekły, że on wskakuje teraz na arenę. Lucha Libre. No i musimy go... Okej. Okay. Easter Gummy, czyli wielkanocny gumiś. Czekajcie. No, powiem wam, że jak na pierwszy skok, to całkiem nieźle chyba. No, wyhamujemy trochę. To jest po prostu taka gra, mam nadzieję, że zgodzicie się ze mną. Że to jest po prostu klasyka, nie? To jest po prostu klasyka. Co to jest? New record. Jest oczywiście sklep klasyczny i możemy jakieś ulepszenia. Dla gumisiów, to są kolejne gumisie, będą nam lepsze rzeczy będziemy mieli. Elastic Cable, no większy naciąg. Rocket Slam razy 2 możemy kupić, za 7000 jest kolejny. No i oczywiście kolejny naciąg. Najpierw normalnie lecimy, z tego co pamiętam, a później tam gdzie... To wtedy Rocket Slama robimy, nabijamy go. Bo tak normalnie nie możemy, no i niestety. To było słabiutko. Jeszcze się naciągniemy, nie idziemy jeszcze do sklepu. Cała gra polega na tym, nie muszę wam chyba tłumaczyć. No każdy zna, mamy go, patrzcie, 100. Każdy zna Burrito Bisona, cała gra polega na tym, żeby jak najdalej doskoczyć, jak najwięcej pieniędzy, aż w końcu dogonić tego gumisia, który zabrał nam naszą książkę. Tak mi się wydaje, razy jeden. No, mamy już 600. Więc ja bym tu na pewno w gumę zainwestował, mocniejszą. Achievement żeśmy odblokowali. Wiele osób pisało mi, Burrito Bison, Lucha Libre, Soul, kiedy zagrasz? Ja tak się trochę wstrzymywałem, bo mówię Burrito Bison, grałem już Burrito Bisona. No, ale nie w tego. Zdecydowanie nie w tego. Widzę tutaj jakiś gruby, klasyczny Burrito Bison. Ile kosztuje ten dodatkowy gumiś? On kosztuje 300, my go sobie na pewno wykupimy. Bo pamiętam, tak jak kiedyś grałem, że bardzo ważne były te dodatkowe gumisie. Bo one po prostu są o wiele więcej warte i szybciej się pieniądze zarabia w całej grze. O kurczę. No. Tutaj znów bomba. O, rakieta była po drodze. Powiem wam, że to będzie chyba rekord. Gdzie my tu jesteśmy? Uuu. No. I w tym momencie uderzamy o ścianę i mamy piniatę. Piniata, rozbijamy piniatę. O jest. Rocket Fuel. Mm. Elastic Cables. Minus 75%. Jakaś skrzynka za 200 i skrzynka za ten. Dobra, no i teraz wracamy tutaj. No, moim zdaniem tego gumisia jak najbardziej trzeba by było kupić. Te są niestety bardzo drogie. No, mamy obniżkę ceny. 1500. Co tu jeszcze mamy? Less speed. Aha, dobra. Jeśli uderzymy o ziemię mniej prędkości, zużyjemy. No, szybciej. Szybciej na gumibisiach. O, i to więcej pieniędzy z każdego gumisia. To jest ważne. Więcej. Jest!
nie. Był tam ten z rakietą, który by nam na pewno pomógł. Jest! Ale żeśmy się wbili. Ale żeśmy się wbili. You can now buy an upgrade this gummy shop. Jakiś z rakietami. Dobra, pilota żeśmy trafili. To use your rocket slam to smash 5 Jelly Roger. Czyli musimy tych z bombą. No i trzeba się przebić oczywiście przez ścianę. Trzeba się przebić oczywiście przez ścianę. 1100 mamy. Tu zawsze najlepiej w te gumy się inwestować. 3000. No dobra, chodźmy. Te karty, które tam nam wypadają, one działają tylko raz na jakiś czas. Musiałem przycisnąć mocniej, żeby... Ale żeśmy porobili teraz. Nieźle, tylko prędkości nie mamy. O nie, to jest policjant. Prędkości niestety nie mamy, zatrzymaliśmy się przed ścianą. Ciekawe, co trzeba mieć, żeby tą kartę dodatkowo zdobyć. Crash Justice. Mhm. No tak, tylko ile to? 2000 kosztuje. No to mamy ich, nie? Tylko, że myśmy ich mieli, więc nie rozumiem, czemu ja ich kupuję. Więcej kasy, 200 teraz mamy z jednego, a wcześniej mieliśmy 100. No, czyli całkiem nieźle. No niestety tutaj już hamujemy. Nie było się na czym rozpędzać, nic nas tutaj nie podbiło. Okej, idziemy dalej. I znów 200 dodatkowej. To jest całkiem sporo 200, przynajmniej teraz, nie? Na samym początku jest sporo 200. Jakaś papuga tam leci. Aha, jest. Czemu on z butelką tam stoi? Dobra, i lecimy jeszcze raz. O, ale żeśmy go załatwili. Wiecie, co to oznacza? Że teraz będzie większy przeciwnik tam chyba stał. Patrzcie, jak nas to rozpędziła ta bomba. Na policjanta trzeba no właśnie, uważać, chciałem powiedzieć, bo jak nas złapie, to jest koniec. No niestety. New opponent. Nowy przeciwnik teraz będzie. 1400. O kurcze, możemy nowego przeciwnika kupić za 100. Im mocniejszy przeciwnik, tym nasz bohater chętniej chce z nim walczyć. Mocniej, z tego co pamiętam, gumę naciąga, zawsze tak było. Zaraz zobaczymy, czy teraz też tak jest. No nie czuję, żeby tutaj jakoś mocniej poleciał. Ale powiem wam, że ta gra jest naprawdę dobra i to jest darmowe i to jest taki Burrito Bizon, o jakim marzyłem. Bo ten przez przeglądarkę trochę ten, a tutaj androidowy na tablecie możecie sobie odpalić. Czy gdzie chcecie. 3000 i ja bym tu kupił za 3000. Ciągle bym zbieramy na tego za 5000, on nam naprawdę sporo da. Krytyczne uderzenie. Prędkość mamy niezłą. No, nie przebiliśmy się, ale ładnie żeśmy się wbili w to ciasto, to jakieś takie ciastowy ten. 5000 mieliśmy zbierać, tak? Znów kryt.
Ciekawe, od czego to zależy. Może to trzeba dobrze w nich trafiać. Nawet nie wiedziałem, że to jakieś krytyczne uderzenia są. Tam, gdzie nie uderzycie... O! Widzicie? Tam, gdzie nie ma gumisiu, starajcie się wtedy tak o ziemię uderzyć. O! Dobra, troszeczkę lepiej nam znów poszło. I żebyśmy 1000 zdobyli... No jeszcze jeden strzał. O, aha, bo chyba to jest tak, że jak on się śmieje nam, to wtedy trzeba w niego uderzać. Po prostu. Dobra, ekstra kasa wpadła, już na pewno mamy. Plus 300 jeszcze za uderzenie w ścianę. Okej, okay, i kupujemy gumisia tego. I on się teraz pojawia nam na planszy, bo ta cała reszta jest mi... Patrzcie. No niestety, teraz kryt nie wszedł, to nie wiem. Nie wiem, na jakiej zasadzie ten gumiś działa z beczkami. Ale coś nas zatrzymało, ale trafiliśmy w niego. Jakiś dodatkowy gumiś chyba jest do kupienia. Poczekajcie, zaraz zobaczę. Ten za 12, o nie. On by chciał latać. Tu mamy obniżkę na gumę 1500. Można by było postarać się na gumę, bo 1500 to jest dobra obniżka, powiem wam. Zwłaszcza, że normalnie 7000 by to kosztowało. Jest, piniata! Dobra. No i bijemy tą piniatę. Watch short video and... Nie chcę oglądać wideo, niestety. My tu nie przyszliśmy wideo oglądać, tylko przyszliśmy grać. No to kupmy tą gumę teraz. No następna jest za 50 tysięcy, to nam troszeczkę brakuje. No, jest różnica tam, on rzeczywiście mocno naciąga, chociaż tutaj chyba za daleko nie polecimy, bo wyjątkowo słabo żeśmy... Wyjątkowo słabo nam to wyszło. Od razu dostał. Teraz będzie dobrze chyba. Aha, bo on w te beczki może wpadać i w tych beczkach później leci. No ciekawe to jest. Dobra. No już widać, że troszeczkę dalej żeśmy dolecieli. Za 2000 możemy coś kupić. Przy przewybicie. Nie wiem, czy nie za szybko go uderzyłem. Nasz limit prędkości to jest 65, ale my czasem szybciej lecimy. Dobra, gumi się, lecimy. Teraz to żeśmy dali radę, co? Ile limit prędkości kosztuje? 2000... Dobra, teraz jak będziemy na gumisiach lądować, to szybciej będziemy i kryt, to będziemy dalej lecieć. Bo normalnie na gumisiach też troszeczkę hamujemy. Ale teraz troszeczkę lepiej to będzie wyglądać. Ale żeśmy się wbili. I to mi się podoba. Dobra, jeszcze dalej.
I znów krytyczny. To wtedy, kiedy on ten palec pokazuje, to trzeba w niego po prostu uderzyć. Dobra, 300 za przebicie. I już kupujemy. Speed limit troszeczkę sobie zwiększymy. 100 na godzinę teraz wynosi nasz limit prędkości. I tak też będziemy się poruszać. No, powiem wam, że już niewiele nam brakuje, żeby się przebić. Tylko że na tym przebijaniu to się nie zarabia pieniędzy. Tak? Znaczy na przebijaniu oczywiście tam później są większa kasa z lepszych gumisi jest. Ale my tutaj musimy w tym świecie jeszcze jakieś fajne... na fajne gumisie trafić. O kurczę. No rzeczywiście. Tylko że znów oni chcą, żebym ja Fideo oglądał, ale nie, a ja nie chcę. O! Passos pass, double the amount of money you make. Aha, przez jakiś czas teraz będziemy dwa razy więcej kasy zarabiać. Zobaczymy przez jaki. No tu są wszystkie drogie ulepszenia, ale oczywiście to jeszcze byśmy dali radę. I to z takich klasycznych, no i teraz już musimy przebić przez ten. Teraz już się musimy przebić, wiecie. O! Wbiliśmy się w ścianę. No ale w porządku, podwójna kasa, okej. Okej, o! Wyjaśnienie. Tutaj niestety hamujemy. Bodybuilding. You can now train your body in the shop. Uuu, możemy nasze ciało wytrenować. Beast Bunny, nowy przeciwnik. O, no to nieźle, powiem wam. Dobra, pokażcie mi. Bodybuilding. Deal more damage opponents so you can defeat them faster. Uuu. Aha, czyli jak będziemy teraz strzelać, no dobra, to nie jest jakieś super ważne dla nas. I za 15 tysięcy jest króliczek. Można to wziąć, bo to tylko 1000 oczywiście kosztuje na początek. No tutaj nam nie wyszedł chyba ten strzał, co? Tak, lecimy, lecimy, ale nie potrafimy dolecieć. Jeszcze gdzieś. O, jeszcze. O, no może coś z tego będzie. Może nawet do ściany dolecimy. No, ale nie za mocno, żeśmy w nią przywalili. Ale patrzcie, ile kasy. Patrzcie, ile kasy. Krytyczne uderzenie poszło. Mógł na nas nie skrzyczeć. Dobra, uderzyłem w niego specjalnie. Nieźle, patrzcie, 250, 250 i podwójna kasa. A nie, skończyła nam się już podwójna kasa. Szkoda, mamy 5000. Wiecie, co oznacza 5000? 5000 oznacza... No tutaj jest 12,5. Ja bym tych piratów kupił dodatkowych. Darmowa piniata, wyłącz... Aha, bo tutaj można... La Fiesta! Uuu, dodatkowe te... Dodatkowe można kupować jakieś rzeczy. No my nie chcemy na razie dodatkowych rzeczy kupować.
Wyjaśniony. Mam nadzieję, że nie trzeba w tej grze za dużo kupować, chociaż no takie są gry teraz, no ja w Plants vs. Zombie często kupuję te rośliny, żeby wam pokazać. Jestem ciekaw, jak tutaj ten sklep wygląda, pewnie w pewnym momencie gdzieś tam go obejrzę. No chyba, że wy mi dacie znać tutaj w komentarzach, co sądzicie, jak ten sklep tam wygląda. Może coś tam warto czasem kupić. Jest! Te są chyba więcej warte, wiecie? No, te żółte to już są... New Luchador Arise! Launchador! Pineapple Spunk, co to znaczy? Cake Eater Ability możemy... Nowe misje, przebiliśmy. Ale kasy. Ale kasy żeśmy zarobili, niezłe to było, powiem wam. No, bardzo mi się podobało. Aha, tu. O kurczę, wszystko mam, ale kasy żeśmy. Najlepsza, najlepsza rzecz, powiem wam. Najlepsza rzecz. I myślę, że w tym momencie zakończymy sobie to nagrywanie nasze. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli chcecie więcej, to piszcie. Ja myślę, że zaraz jeszcze drugi odcinek nagram, bo jest naprawdę fajna ta gra i po prostu chcę sobie więcej zagrać. Tyle. Przejrzę jeszcze w przerwie sklep i zobaczę, jak to tutaj wygląda wszystko. Jeśli wam się podoba Burrito Bizon, klasyka. Na pewno wam się podoba to, bo nawet nie mam co pytać, że wam się podoba. To pod oknem z filmem macie łapkę w górę, w którą możecie zostawić. Wtedy ja wiem, że Burrito Bizon wam się podoba, chociaż i tak wiem. I nagrywam dalej, chociaż i tak nagrywam dalej, więc wiecie, jak to jest. A jeśli chcecie mi coś pomóc, to napiszcie w komentarzach wasze rady, ja je tam sobie poczytam i na pewno wezmę pod uwagę. Tymczasem dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć, pa, pa.